prawie jak Janosik nad Dunajcem. Jesteśmy w Zion National Park, jeden z piątki Mighty Parks of Utah. No widzicie, nieprawdopodobne wyrzeźbienia zrobiła dziewicza moc. Rzeka nazywa się Virgin River i tak oto ukształtowała ten kanion przez miliony lat. Pogoda jest w porządku, może w nocy spaść śnieg, wolelibyśmy nie, ale naprawdę bardzo imponujące. Jak na pierwszy park, który możemy słynnym Utah, dla niektórych właściwie stanie, który jest królującym stanem, jeśli chodzi o parki narodowe. Myślę, że Kalifornia ma w sobie wielką moc, jeżeli chodzi o tę szczególną formę ochrony przyrody, czyli parki narodowe i stanowe, no bo przecież mamy tam i Kings Canyon National Park, i Sequoia National Park, i Joshua Tree National Park, i Death Valley National Park. No, ale to Kalifornia. Póki co cieszymy się bardzo, że jesteśmy w Utah i możemy się tutaj w Zion, że tak powiem, rozkoszować elementami fauny i flory. Dlaczego Zion? Zion, bo ogólnie Syjon, Zion, Ziemia Obiecana, jest to miejsce, w którym spotykają się, mieszkają ludzie o czystym sercu. I niekoniecznie ma to powinowactwo ścisłe z mormonami. Pozdrowienia z kanionu Virgin River Zion National Park.